A dzisiaj zapraszam Państwa w podróż razem z tańcem. Taniec jest jedną z najstarszych sztuk pięknych. Był obecny we wszystkich epokach i kulturach. Od tysięcy lat ludzie przekazywali swoje opowieści właśnie w formie tańca. A dzisiaj taką opowieść przedstawi nam nasz gość, nauczyciel tańca i choreograf Daniela Baranowska. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Przed wejściem na antenę powiedziałaś mi, że tańczysz od dziecka. Ja nie będę pytała, ile lat, ale taniec towarzyszy Ci od zawsze. Czy Polacy, mieszkańcy regionu wieluńskiego lubią taniec? Obserwując, miałam okazję akurat w minioną sobotę uczestniczyć w przepięknym balu organizowanym przez starostę wieluńskiego. Był to bal charytatywny. I obserwując ludzi tańczących, bawiących się na tym balu, muszę stwierdzić z wielką, wielką przyjemnością, że naprawdę wieluniacy uwielbiają taniec, uwielbiają się świetnie bawić i o dziwo tańczą w różnych rytmach. Ale chyba nie zawsze tak było. Ja zauważyłam taki wzrost zainteresowania tańcem po programie Taniec z Gwiazdami. Chyba tłumnie zaczęli mieszkańcy regionu wieluńskiego i w ogóle Polacy uczęszczać na kursy tańca. Tak, zgadza się. Ten program zrobił niesamowitą popularność taneczną i wśród wieluniaków również. Ponieważ no, myślę, że i szkoły tańca, i moja szkoła tańca również pęka w szwach. Mm-hmm. Myśmy się nieprzypadkowo dzisiaj tutaj spotkały, ponieważ jest karnawał, a karnawał w tym roku jest wyjątkowo długi. I dobrze by było, abyśmy poruszali się w pięknych tanecznych rytmach, bo przecież taniec to czynność kulturalna. Do takiej zaliczyli ją naukowcy. I poprzez taniec możemy wyrazić różnego rodzaju uczucia. Możemy wyrazić miłość, szczerość, zadowolenie, ból, smutek, a także wolę walki, bo przecież w różnych dziedzinach naszego życia taniec nam towarzyszy, o czym nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Zgadza się. W tańcu można wszystko wyrazić. Nawet w takim tańcu na balu. Każdy partner może mieć swoją opowieść względem partnerki, z którą tańczy. I ta opowieść może być przepiękna wtedy, jak partner prowadzi, partnerka odwzajemnia jego ruchy. To wtedy jest przepiękna opowieść. Czasami jest to taniec agresywny. Tak. Tak, i tutaj wielka prośba do partnerów, żeby jednak tworząc tą ramę, prowadzenie partnerki, żeby byli delikatni, żeby te ruchy były zgodne z rytmem, który leci tam gdzieś z radia, czy który nam przedstawia zespół dany. No właśnie, każdy ma dość jasne wyobrażenie o tym, czym jest taniec. Potrafi, jeśli nawet nie opisać, to przynajmniej go rozpoznać. Albo sam kiedyś tańczył. Ja chciałabym tutaj nawiązać jeszcze do sportu, bo elementy tańca widzimy także w łyżwiarstwie figurowym, w gimnastyce artystycznej, a także w pływaniu synchronicznym. I te dyscypliny towarzyszą nam też od dawien dawna. Są bardzo widowiskowe. No miło się na nie patrzy. Czyli no, taniec powinien chyba z reguły być czymś miłym. Jest miłym. Jak ogląda się taniec figurowy, czy turnieje tańca. Ja znowu tutaj nawiązuję do turniejów tańca. Tam już jest wyczyn. Natomiast na balach tańczymy dla przyjemności. Po to, żeby się dobrze czuć. Żeby było nam miło. Żeby nam było no tak fajnie. I na balach tańczone są no w zasadzie wszystkie rytmy. Począwszy od walca angielskiego, walca wiedeńskiego. Walc wiedeński przechodzi w zasadzie taki walc na dwa pa. To jest bardziej walczyk. Tango przewija się. I również foxtrot, co bardzo, bardzo mile byłam zaskoczona właśnie na tym balu, w którym uczestniczyłam. Miałam możliwość z kilkoma partnerami zatańczyć foxtrota.
co było wielkim zaskoczeniem dla mnie. No właśnie, nie każdy wie, że taniec wywodzi się z wierzeń religijnych. Ludzie tańczyli po to, by sprowadzić deszcz w czasie suszy na przykład. Był to taniec deszczu. Czy też spowodować wzrost urodzaju i zapewnić pomyślność łowów. I jak już wspomniałam, wojownicy tańczyli, żeby wzbudzić w sobie odwagę przed walką. A na przykład ptaki tańczą przed swoimi partnerkami, żeby się zaprezentować. Zgadza się. Ptaki potrafią prezentować się swoim partnerkom. I czasami warto by było naśladować się przyrodę i naturę. Tak, zgadza się. A jaki taniec obecnie jest najbardziej popularny? Takim najbardziej popularnym tańcem to wydaje mi się, że są wszystkie tańce typu samba, samba disco, slow samba, rock and roll, bardzo dużo tańczony, tylko w tej takiej wersji swingowej. Jive jest też tańczony. Także wszelkiego typu odmiany tych tańców. Jak miło mi tutaj powiedzieć, że w Wieluniu chyba są 3 szkoły tańca, gdzie uczestniczą młodzi ludzie, dzieci, młodzież, dorośli. No i te wspaniałe, wyuczone nawyki można później na parkietach pokazywać. Myśmy przed chwilą obejrzały film, jak potrafi zaskoczyć gości para młoda, jaki wspaniały popis taneczny potrafią młodzi dać. Jest to ten pierwszy ich taniec na ich weselu. Powiedz mi, czy zgłaszają się właśnie pary, aby takie widowisko artystyczne przedstawić gościom na weselu? Tak, z wielką przyjemnością muszę stwierdzić, że bardzo dużo jest takich osób, które pragną przedstawić się z jak najlepszej strony tanecznej swoim gościom. I rzeczywiście oczekiwania tych par są bardzo duże. To nie tylko zwykły walc, ale walc figurowy. To nie tylko, czasami tylko, nie tylko walc figurowy, ale połączenie różnych tańców. Tu płyta się psuje i przechodzimy nawet do techno, do rapu, do różne tańce, naprawdę. A publika piszczy z zachwytu, jak tak mieliśmy przyjemność mam zobaczyć. Też spotkania z takimi parami po weselu, no to są wszyscy zachwyceni, że tak pięknie zatańczyli i tak bardzo mocno się podobali swojej publiczności. A później aż miło się ogląda taką taśmę, gdzie wszyscy pięknie tańczą. Czyli coraz więcej dla oka i coraz więcej przyjemności dla nas, bo przecież taniec to relaksujemy się, ruszamy się, to także gimnastyka. Same pozytywy tutaj widzę. Taniec to po prostu samozdrowie we wszystkich kierunkach i fizycznych, i psychicznych. I relaks, i można nabrać odpowiedniej sylwetki. Nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić Państwa do tego, abyście tańczyli jak najwięcej i jak najdłużej, a w tym karnawale jest to możliwe. Bardzo długo. Bardzo dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej była nauczyciel tańca, choreograf Daniela Baranowska. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.